Takie dziury zieją po ziemię na ulicy Jana Pawła II w Olkuszu. Mieszkańcy czekają na remont tego traktu od wielu lat. Tymczasem w magistracie jest gotowy projekt jego modernizacji. Niestety, wciąż brak pieniędzy. Dziury jak w serze szwajcarskim zieją tu na każdym kroku. To już nie tylko pęknięcie asfaltu, ale potężne wyrwy, które zagrażają zdrowiu, a nawet życiu kierowców i pieszych. To jednocześnie jedyna droga do komendy policji, przychodni zdrowia, marketu i bloków przy ulicy Naukowskiej. Przechodnie narzekają, ale przeskakują przez dziury, bo innego wyjścia nie ma. Tragedia. Co można więcej powiedzieć? Dziura na dziurze. Musimy chodzić drogą, a nie chodnikiem, no bo chodniki też nie obgrzane są. I to tak jest, kurczę. Jeszcze więcej powodów do narzekań mają mieszkańcy Jana Pawła. Proszę przyjechać za miesiąc. Jak odpuści to wszystko, zobaczycie, ile jest dziur. Dzieci chodzą, matki. Kobieta jest, chodzi tu niewidoma masażystka. O remoncie wąskiej, zniszczonej drogi mówi się od wielu lat. Kiedyś była tu spokojna uliczka, po budowie komendy, marketu i stacji benzynowej gwałtownie wzrósł ruch pieszych i pojazdów. Mieszkańcy powoli tracą nadzieję, że doczekają się gruntownej modernizacji. Tyle ja bym chciał na tę obietnicę liczyć, to bym już 3 razy umarł, a 20 razy się urodził. Na fatalny stan traktu zwrócili uwagę na ostatniej sesji radni klubu PiS. Dlatego apelujemy do pana burmistrza, by wstrzymał pilne działania zmierzające do modernizacji tej ulicy, nawet jeśli byłaby konieczność zaciągnięcia kredytu na wyżej wymienione cele. Kmita poruszył także najważniejszą kwestię. Korzystanie z drogi w obecnym stanie zagraża zdrowiu i życiu użytkowników. Dlatego pozostawienie wyżej wymienionej drogi w takim stanie może skutkować licznymi pozwami przeciwko gminie jako administratorowi wyżej wymienionej ulicy od właścicieli pojazdów, którzy uszkodzili tam samochody lub utracili zdrowie. Jak zapewnia burmistrz Dariusz Rzepka, bieżące remonty dróg rozpoczną się lada dzień. Jednak gruntownej modernizacji nie ma się co szybko spodziewać. Dziś mamy gotowy projekt, gotową dokumentację, ale nie mamy środków. Niestety drogi gminne nie są objęte dofinansowaniem unijnym, a ze środków innych nie bardzo możemy korzystać. I tak koło się zamyka. Magistrat rozważy propozycje radnych dotyczące zaciągnięcia kredytu na remont niebezpiecznej drogi, ale dopiero wtedy, gdy będą znane realne dochody budżetu miasta na ten rok. A już od dawna wiadomo, że na kokosy nie ma co liczyć. Alicja Rynkiewicz, Przegląd Olkuski Live.